Cześć, jestem Bolek, a to jest taki filmik troszkę po takim długim czasie. Przepraszam Was, że tak długo się filmiki nie pojawiały, nie było mnie w domu. Przez tak długi czas nie miałem dostępu do kompa. W każdym razie w rekompensacie macie dzisiaj filmik, jutro też Wam coś przygotuję. Możliwe, że nawet złota, bo ostatnio trochę tak do buta powróciłem. Opowiem Wam zaraz wszystko. A tymczasem wejdziemy może sobie do bitwy. Nie wiem, czy Kongo, Tirpitza dostałem. Tirpitza mam premium, Hindenburga, Yamato i Shimakazu dostałem, ale to takie na bitwy klanów, więc nie mogę nim grać w bitwach losowych, widzicie. Ale tak dla zaprezentowania, tak sobie wygląda Yamato. I dzisiaj nie wiem, czy płyniemy Kongo, nie wiem, do czego śruby tam się ruszały dalej, w każdym razie. Może sobie popłyniemy Kongo. Myślę, że tak. Tirpitza, nie wiem, czy robić dalej poradniki, czy zwykłe bitewki, nie wiem. Wiecie co? Nie będziemy robili jakby tego. Nie będziemy robili, jednak parę rzeczy chcę omówić. Tematów do poradników nie będzie tak za bardzo dużo, więc myślę, że większość mojego kanału dalej prowadząc będą i tak takie zwykłe bitewki. A jeśli chodzi o częstotliwość jakby wysyłania, wrzucania filmików na YouTube'a, to ja mam zawsze problemy z tym, aby jakby mieć czas na nagrywanie i tak dalej, więc od dzisiaj nie będzie żadnych systemów filmów, czyli że jakieś co tydzień, co dwa tygodnie, czy co nie wiem, co po prostu co jakiś tam czas. Filmiki będą się pojawiały wtedy, kiedy będę mógł. A nie wtedy, kiedy powinny. Dobra, no to co sobie dzisiaj, nie wiem czy, w sumie Kongo ma dosyć spory zasięg strzelania, 21 km. Po wystrzeleniu samolocika zwiadowczego, nie pamiętam do ilu się zwiększał zasięg. Plus 20%. Czekajcie. To jakieś 4 km więcej, czyli no jakieś 25 km około. Około 25 km zasięgu jest po wystrzeleniu samolociku. Więc myślę, że wydaje mi się, że można będzie sobie tak posnajpić troszkę dzisiaj na Lenia. Co tam jest? Zuiho, Bok, nie Maxiko, Fuzo. No na razie co wynika z pancerników, to dwa pancerniki nie będą mogły tłuc, a te Brytanie to z tego co słyszałem są słabe. Co tam? New Mexico. O, Königsberg. Poproszę. No. Dobra, to damy takie wyprzedzenie. Dawno nie grałem, muszę się Wam przyznać. Kurde, nie załadowałem pepeków. Muszę Wam się przyznać, że dosyć długo nie grałem w WoWsa. A i tak za mało. Dosyć długo nie grałem w WoWsa, więc dlatego mogę trochę lamić czasami. Ale mam nadzieję, że to nie będzie za bardzo problem. Jeśli nie jest to problem, to jest w porządku. Widzę, że Königsberg wystrzeliwuje Gandulskiego. O, teraz chyba przesadziłem. Nie wiem, dlaczego mam takie słabe FPS-y. 41 FPS-ów, strasznie słabo. O, już jest lepiej. Nie, cały czas jest 40. O, Auba.
Julio Cesare. Oba. Nie wiem, czy w tą obę będzie sens strzelać. Jest to coś. Już mnie tutaj puka. Dobra. Cóż tam jest? New Mexico. Na razie widzę, nikt nie chce we mnie celować. Pociski nie trafiły. Właśnie, trochę lamię. Mogłem jednak przed odcinkiem sobie zagrać jakąś bitewkę. Trochę słabo celuję. O, Brytania, jak fajnie. A tam 10. A, za dużo chyba. O, w samoloty trafiłem. Nie, będzie idealnie, mi się wydaje. Trzy trafienia. O, już. Oba. Daję o sobie znać. Słyszałem salwę. O nie, to był wybuch tego. A, słabo dostał dosyć. No nie wiem, skąd ja mam takie słabe te FPS-y. Naprawdę nie wiem. O Jezu. Poszło w górę. A może mam te, może za te mam maksymalne chyba ustawienia graficzne. Chociaż nie wiem. Ja zawsze gram na tych najniższych. Zawsze więcej FPS-ów. Dobra. Kanzucki. Kanzucki. O Jezu. Co to jest za góra? No bez przesady, no ludzie, no. Ten, o kurde, ale ten Bertin dostał. Dobra, to z dwóch wież mu rąbne. A może nawet i z jednej. A może i z żadnej. Nie wiem, dlaczego ten gościu tym niszczycielem stoi w miejscu, ale okej. A miał szczęście. Dobra, ustawię już dzieła tak. O. Jak ja w ogóle ustawiam dzieła na punkt kursowy? Dowiedziałem się o tym z odcinku pewnego youtubera, do którego link może też dam w opisie. A bo ja nie mówiłem w tym filmiku, bo miałem jedną próbę, taką nie udałam. Mój brat czy też prowadzi też swój kanał. Znaczy prowadzi już teraz, go nie prowadzi. Ale mogę wam wstawić link do jego kanału w opisie. Wstawię wam też link, możliwe, że do youtubera, od którego się dowiedziałem. Robi takie dosyć śmieszne i zabawne poradniki. Do World of Warships właśnie. I tam był o Warspite, czyli no pancerniku 6 tieru chyba. Brytyjskim, premium. I on ogólnie omawiał okręty premium i tak dalej. I te sprawy. I robię takie zabawne dosyć poradniki. I tam w tym Warspite było, że jeśli wolno się obracam wieżę, bo tak jest i to wkurza graczy, to wystarczy kliknąć Ctrl X i wtedy się ustawiam na kąt kursowy, czyli kurde, no przepraszam was. Przepraszam was za to. W każdym razie nauczyłem się o tym od niego, czyli jak jest kąt kursowy, to jakby, jak na przykład na lewą burtę sobie ustawimy, to działa będą ustawione na lewą burtę. A jeśli na prawą, to na prawą. I od tego zależy, w jakim położeniu będziemy mieli kamerę. A jeśli chcemy ustawić tak, żeby była wcelowana w jedno miejsce, to robimy Shift Z. O, ładnie weszło.
Co oni się zderzą chyba? Z tego co mapa mi mówi, to oni się zderzą. Nie zderzyli się. Poczekamy na tego Giulio Cesare. Powinno ładnie wejść. O, ślicznie na razie. Serio? Czy nie mógł dostać za to jeszcze 500 życia? Jeden pocisk więcej. 26 km Brytania. Fuzo! Tylko niestety płynie w takim kierunku, że go nie widzę. No nic się nie dzieje, widzę w tej bitewce. Tak za bardzo, taka nudna dosyć. Tak sobie płyniemy i płyniemy. O, ziemka. Oj, chyba za dużo wyprzedzenia dałem. Nawet w górę poszło to nam. Nic nie było, tej salwy nie było. Wytnie się, nie no, żartuję. O, jak ładnie się wysunął. 3 punkty zostały przeciwnikowi. Na górze możecie sobie obczaić. 3 punkty. Nie wiem, jakim cudem jest to możliwe, ale tak się stało. Przepraszam was za te komunikaty Skype'a. Siedem hapa komuś zostało. Ha, faktycznie. O, lotniskowiec. O nie, o nie, o nie, 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 nie. O Jezu, nie wiesz. Jakie szczęście. Skręca. Spryciarz, kurczę. To jest dosyć dziwna bitwa, bo nie użyłem jeszcze ani razu odnowienia życia. Twarz jest dziwna. Proszę, żeby on był mój. No nie! No nie, tak było blisko. Nie. Dobra, więc to o, ładnie, ładny eks poszedł, 1500. Nie wiem dlaczego za taką bitwę, ale okej. Coś. Nie wiem, coś tam dostałem. W każdym razie, jakiś dziwny dzień. W każdym razie, chyba zakończymy sobie już dzisiejszy filmik. Tak więc ja się z wami żegnam, do zobaczenia i pa pa!